Serdecznie witamy na dzisiejszym webinarze, którego organizatorem jest wydawnictwo WAM z Krakowa. Dzisiejszy webinar jest poświęcony prezentacji podręczników wydawnictwa WAM na pierwszy etap edukacyjny. Ja nazywam się Aleksandra Bałoniak i jestem współautorką podręcznika do klasy trzeciej i będę dzisiaj Państwu o nim opowiadała, ale będę też prezentowała całą serię podręczników na pierwszy etap edukacyjny. Przedstawię Państwu może plan spotkania, żeby dla nikogo nie było żadnych zaskoczeń. Na początku dzisiejszego webinaru chcę Państwu powiedzieć o funkcjach podręcznika. Kiedy będę mówiła o tej teorii podręcznikowej, ona będzie się automatycznie łączyła z naszym podręcznikiem WAM-owskim i z całą serią podręczników WAM-owskich. W związku z tym na początek zafunduję Państwu troszeczkę teorii, ale mam nadzieję, że będzie ona strawna i będzie przyjazna w odbiorze. Następnie zaprezentuję nowy podręcznik do klasy trzeciej, bo tego Państwo jesteście pewnie ciekawi, dlatego że klasa trzecia i klasa siódma w tym roku wchodzą jako nowe podręczniki, w związku z tym wydawnictwa będą Państwu w najbliższym czasie te podręczniki pokazywać, omawiać. Dziś macie Państwo okazję zobaczyć, jak będzie ten podręcznik do klasy trzeciej naszego wydawnictwa wyglądał. W trzecim punkcie, czyli po połowie spotkania, scharakteryzuję podręczniki na pierwszy etap edukacyjny, czyli jak gdyby te, które są już wydane przez wydawnictwo WAM. I na końcu przedstawię, omówię zasady zezwalające na zmianę podręcznika. Drodzy Państwo, tak się składa, że dołączyłam do zespołu podręcznikowego wydawnictwa WAM w tym roku. Zostałam zaproszona przez zespół księdza profesora Kubika, ponieważ podręczniki te Państwo pewnie znacie, jeśli z nich korzystacie albo korzystaliście kiedyś, to wiecie Państwo, że profesor Kubik ma na swoim koncie z zespołem całe serie podręczników, które przed laty były pewnie przez Państwa wykorzystywane albo gdzieś tam Państwo mieliście, macie je w swoich zasobach materiałów dydaktycznych do pracy w szkole podstawowej i nie, w szkole podstawowej, tak, ksiądz profesor. I kiedy dołączałam do tego zespołu podręcznikowego, no, zachęcałam też nowych autorów do tego, żeby ze mną zechcieli ten podręcznik napisać i go stworzyć, zredagować, napisać katechezy. I powiem Państwu tak, że proponując autorom pisanie, usłyszałam różne głosy, bo nie zawsze były to osoby, które korzystają z tych podręczników. I chcę się z Państwem podzielić takimi zaskoczeniami. Jedna z autorek, kiedy dostała podręcznik WAM-owski, żeby się jemu przyjrzeć i podjąć decyzję, czy będzie chciała uczestniczyć w tym tworzeniu kolejnego podręcznika na pierwszy etap edukacyjny, powiedziała: o, jaki pobożny. Pewien ksiądz natomiast powiedział, że korzysta, ale to już nie autor, tylko przy okazji tego webinaru dzisiejszego rozmawiałam z księdzem, który mówi: korzystam z podręczników WAM-owskich i muszę powiedzieć, że mam takie doświadczenie, kiedy przygotowuję kazania dla dzieci, że poszukuję różnych opowiadań i często, żeby znaleźć właściwe opowiadanie do przekazania ważnych treści w kościele, mówi, wiele tych opowiadań odrzucam, bo zawsze coś mi w nich nie pasuje, coś jest nie takie. A mówi, korzystając z podręczników WAM-owskich w klasie pierwszej i drugiej, nigdy nie zdarzyło mi się odrzucić jakiegokolwiek opowiadania. Wszystkie są trafione, wszystkie dzieci chętnie słuchają i z wszystkimi opowiadaniami jest bardzo sympatyczna praca na lekcji. To przemawia jakby, no, to jest jednocześnie dla Państwa taka krótka charakterystyka, świadectwo osób, które rzeczywiście, no,
mówią bardzo wiele. Jakie są podręczniki WAMOS-owskie? Co je wyróżnia już na wstępie? Co chcę powiedzieć? Podręcznik WAMOS-owski do klasy pierwszej, drugiej, trzeciej jest podręcznikiem, który można odsprzedać albo przekazać dziecku, jeśli jest rodzeństwo w jednym domu. Są to podręczniki do odsprzedania, do przekazania, do wykorzystania dalszego. I to jest przez wielu katechetów również doceniane jako atut tych podręczników. Jakie są jeszcze podręczniki WAMOS-owskie? Podręczniki WAMOS-owskie, tak sobie zapisałam i chcę to Państwu powiedzieć, to podręczniki wolnego wyboru. W żadnej diecezji w Polsce podręcznik WAMOS-owski nie jest podręcznikiem narzuconym, nakazanym do użytku. To jest podręcznik, który można sobie wybrać. Jest bardzo wiele diecezji w Polsce, które ten wybór katechetom dają. Nie stawiają katechety przed już wybranym podręcznikiem, tylko dają swobodę wyboru. Państwo doświadczacie tego, wiecie, że tak jest. I chcę to mocno podkreślić. Podręcznik WAMOS-owski to podręcznik wolnego wyboru w Polsce. Opracowane te podręczniki na pierwszy etap edukacyjny zostały opracowane przez bardzo doświadczoną kadrę katechetów. Na czym polega to doświadczenie? Otóż przy podręczniku do klasy trzeciej pracowały tylko i wyłącznie osoby, które pracują z dziećmi komunijnymi, dziećmi w klasie trzeciej. I to jest też bogactwo doświadczenia, którym się z Państwem dzielimy i mam nadzieję, że wpływa to na poziom tego podręcznika. Kiedy myślę o podręczniku, to myślę też o tym, że to nie jest tylko książka dla dziecka, ponieważ my się nim posługujemy po to, żeby dzieci się wiele dowiedziały nowych rzeczy, żebyśmy my mogli przekazać dzieciom pewne treści, ale z podręcznika również korzysta nauczyciel. I w związku z tym funkcje podręcznika, o których będę mówiła za chwilę, są realizowane na wielu płaszczyznach, na poziomie dziecka, na poziomie rodzica i na poziomie nauczyciela religii. Proszę Państwa, oto prezentacja pierwszych trzech podręczników do klasy pierwszej, do klasy drugiej i po raz pierwszy pokazujemy, chociaż już na stronie internetowej, więc może niekoniecznie po raz pierwszy, na stronie internetowej już się ukazały okładki podręcznika do klasy trzeciej. Tak w tej chwili prezentuje się pierwszy etap edukacyjny wydawnictwa WAM. Klasę trzecią, która jest tutaj największa, no bo jest nowa i za chwilę o niej będę więcej mówiła, opracowała nowa ekipa podręcznikowa, którą przedstawię troszeczkę później. Klasa pierwsza i druga, czyli okładki, które w tej chwili Państwu prezentuję, opracował doświadczony zespół katechetów kierownikiem zespołu jest ksiądz profesor Kubik. W zespole pracuje z profesorem pani Teresa Czarnecka, pan Bartłomiej Bester, którego Państwo pewnie znacie z lat poprzednich jako pracownika WAM-u. W związku z tym te nazwiska decydują i świadczą o poziomie merytorycznym tych pozycji książkowych. Jeżeli pomyślimy o tym, co decyduje o wyborze podręcznika, no to wyodrębniłam takie trzy bloki jakby tych ważnych grup powodów, które wpływają na to, że wybieramy podręcznik. Pierwsza grupa to jest szata graficzna podręcznika. Jemy oczami, wiele rzeczy przyswajamy dzięki zmysłowi wzroku, a więc rysunki i kolorystyka podręcznika jest szalenie ważna przy wyborze, ponieważ dziecko czy też nauczyciel dokonujący wyboru
zwraca bardzo uwagę na to, jakie wrażenie sprawia podręcznik. W pierwszej chwili, kiedy bierzemy książkę do ręki, a tym bardziej podręcznik, no to nie patrzymy, czy treści teologiczne są przekazane właściwie, tylko jak ten podręcznik się prezentuje. I to jest szalenie ważne przy wyborze podręcznika. Następnie kompozycja, czyli patrzymy na to, czy zestawione elementy na rozkładówkach, na stronach kolejnych jednostek stanowią ze sobą spójną całość, czy dają wrażenie porządku, równowagi, harmonii, albo czy dają też wrażenie chaosu, bo tak również może być i wtedy wiadomo, że no taką książkę odrzucamy, tym bardziej jeśli to ma być podręcznik. Kolejnym elementem w szacie graficznej, na którą zwracamy uwagę, to jest spójność struktury i treści, ilość tego tekstu, który jest na danej stronie umieszczony. Wiadomo, że w klasie pierwszej, w klasie drugiej, w klasie trzeciej musi to być stopniowanie ilości tekstu, no z wiadomych względów, że przychodzą dzieci, które nie umieją czytać i które tą umiejętność coraz bardziej zdobywają w czasie nauki. Następnie ilość zadań w zeszycie. To jest bardzo ważne, ponieważ wielu katechetów mówi, że korzystając z różnych podręczników, tych zadań jest strasznie mało i wtedy lekcja kończy się bardzo szybko, wszystko jest zrealizowane w błyskawicznym tempie, jakby brakuje tych kolejnych zadań, z których może katecheta korzystać. Rysunki postaci też są bardzo ważne, ponieważ dziecko, patrząc na ilustracje w podręczniku, w jakiś sposób z tymi postaciami się utożsamia. Ostatnio jedna z katechetek mi mówiła, że dziecko na religii spytało ją, dlaczego ten Pan Jezus jest taki brzydki. I tutaj no, nie będę tego komentować, tylko wiecie Państwo, z czym to się wiąże. Jeżeli prezentujemy postać Pana Jezusa, gdzie dziecko go tak ocenia, no nie jest to podręcznik na pewno dobry. Nie dotyczyła ta opinia absolutnie podręcznika Wamowskiego. Dalej, zwracamy uwagę również na język. Czy jest to język taki banalny, prosty, prowadzący do określenia bozinka, kościółek, czy też na przykład język teologiczny, bo też takie zakusy mogą być, że już w szkole podstawowej ten język jest przesadzony i dzieci go nie rozumieją. Poziom redakcyjny podręcznika. Bywa i tak, że w podręczniku dzieci wychwytują błędy. To, że katecheci wychwytują błędy, to jest naturalne. Jeżeli tych błędów jest kilka, to też jest wybaczalne, ale jeśli podręcznik zawiera wiele błędów redakcyjnych, no to na pewno decyduje to o tym, że taki podręcznik wypadałoby raczej odrzucić. No ilość pomocy okołopodręcznikowych, czyli wszystko to, co wydawnictwo przygotowuje dla katechetów poza materiałami podręcznikowymi. Druga grupa decydująca o wyborze podręcznika to jest cena detaliczna i dostępność. I tutaj dostępność. Drodzy Państwo, podręczniki w WAM-u są ogólnie dostępne. Jeżeli mieliście Państwo do tej pory jakieś problemy z ich zdobyciem, czy mało o nich słyszeliście, chciałoby się więcej na temat podręczników WAM-owskich słyszeć, to oto składam deklarację. Tak będzie, tak już jest i ten poziom chcemy trzymać. Względy formalne, które decydują o wyborze podręcznika, to dla Państwa też jest oczywistość, ale chcę tą oczywistość przypomnieć, czyli zwracamy uwagę na to, czy podręcznik jest zatwierdzony przez Komisję Wychowania, Konferencję Episkopatu Polski i Biuro Programowania Katechezy, bo to najpierw tam idzie, a potem jest zatwierdzane oficjalnie, czy w danej diecezji dekret biskupa zezwala na korzystanie z tych podręczników, jakie są wytyczne Wydziału Katechetycznego, pod który Państwo podlegacie. Jakie są funkcje podręcznika? I teraz bym chciała trochę tej teorii Państwu przekazać. Otóż pierwsza funkcja podręcznika to jest funkcja informacyjna. Sprowadza się do tego, że podręcznik może być swoistym miejscem informacji, ale oczywiście nie jedynym przewodnikiem ucznia w poznawaniu świata
i w poznawaniu Pana Boga. Podręcznik dostarcza gotowych opisów, historii biblijnych, opisów zdarzeń, świadectw, historii osób świętych, ale również je wyjaśnia, komentuje, dopowiada. Funkcja informacyjna realizuje się w podręczniku również przez fotografie, przez rysunki, modele, schematy. Funkcja informacyjna zakłada, że podręcznik podaje podstawowe informacje logiczne, uporządkowane merytorycznie i wiarygodne na dany temat. Funkcja informacyjna sprowadza się do zaznajamiania uczniów z materiałem nauczania. Materiał ten powinien być uporządkowany, a forma jego przekazania przystępna, przejrzysta i zależna od opracowania graficznego. W ramach funkcji informacyjnej podręcznik zapoznaje uczniów ze słownictwem religijnym, dostarcza elementów wiedzy o religii, o jego wierze. Treści podręcznika spełniają wymagania podstawy programowej. Przekaz informacji powinien zachęcać do samodzielnego poszerzania wiedzy. Funkcja motywacyjna polega na rozwijaniu sfery emocjonalno-motywacyjnej ucznia, a przede wszystkim na kształtowaniu jego zainteresowań oraz pozytywnego nastawienia do uczenia się. Dzięki niej podręcznik umożliwia uczniom wzbogacenie zasobów posiadanej wiedzy, nie tylko za pomocą tekstu drukowanego, lecz również odpowiednio dobranych fotografii, rysunków, przykładów z życia osób świętych, odsyłających do źródeł biblijnych. Chodzi o wspieranie uczenia się przez propozycje angażujące ucznia, przez atrakcyjne formy pracy i metody oraz zachęcanie nauczyciela do kreatywnego wykorzystania dostępnego materiału edukacyjnego. Funkcja ćwiczeniowa, która wiąże się z podręcznikiem, ale też z zeszytem, który jest dodany do podręcznika, i polega ta funkcja na kształtowaniu uczniów pożądanych umiejętności i postaw niezbędnych w procesie przyswajania wiedzy i kształtowania się wiary. Funkcja ta powinna ułatwiać dzieciom i młodzieży nie tylko zapamiętanie określonych wiadomości, lecz również ich zrozumienie oraz posługiwanie się nimi w określonych sytuacjach związanych z wyznawaniem i praktykowaniem swojej wiary. Funkcja ta realizowana jest przez zestawy zadań, ćwiczeń, za pomocą których uczniowie nie tylko rozwijają umiejętności i zdolności praktyczne, ale też kształtują postawy i zdobyte wiadomości, by ćwiczenia kształtowały umiejętności i nawyki zgodnie z zasadą stopniowania trudności. Wskazane jest wdrażanie ćwiczeń zastosowaniem środków multimedialnych i technik różnicujących formy aktywności uczniów. Funkcja samokształceniowa jest... Jej spełnianie oznacza gwarancję, że posługiwanie się danym podręcznikiem nie zniechęca do dalszego uczenia się, kształtowania postaw i stanowi do niego naturalną drogę. Tą drogą jest przede wszystkim budzenie i rozwijanie zdolności poznawczych, kształtowanie pożądanych postaw budujących wiarę ucznia, zainteresowania i pozytywną motywację do zaangażowania. Podręcznik spełniający te funkcje składa się z materiałów dodatkowych, treści uzupełniających, źródeł, ciekawostek, materiałów popularno-naukowych, no i wielu jeszcze innych rzeczy, wykraczających też czasami poza podstawę programową. I tak jest na przykład w przypadku podręcznika do klasy trzeciej, czy podręcznika do klasy pierwszej, bądź też drugiej, gdzie na przykład treściami programowymi nie jest życie dzieci z Fatimy, albo życie świętej Tereski, albo życie Karla Kutisa. To nie są treści programowe. My je wprowadziliśmy całkowicie świadomie do podręcznika. W klasie pierwszej są dzieci z Fatimy, w klasie drugiej jest omówione życie świętej Tereski. W klasie trzeciej mamy Carlo Acutisa, mamy świętego Dominika Savio, mamy Teresę Zawila.
Po co? Po to, żeby właśnie rozszerzać tą wiedzę, pobudzać dziecko do samokształcenia przez inspirowanie go do treści atrakcyjnych, wiążących się z treściami programowymi na danym poziomie nauczania. Funkcja wychowawcza podręcznika jest funkcją ogólną, polega na rozwijaniu i kształtowaniu określonych postaw uczniów. We współczesnym procesie nauczania postawy wynikają z omawianych treści biblijnych, z treści nauczania Kościoła, z historii życia świętych, ze świadectw osób, które doświadczyły jakichś rzeczy niebywałych, które są źródłem inspiracji do poszukiwania wiedzy o swojej religii, ale też do kształtowania postaw związanych z wyznawaną wiarą. Funkcja wychowawcza wynika z nauki zdobytej wiedzy, umiejętności i motywacji. I na tym kończę teorię, więc proszę się niczego nie obawiać. Przechodzimy dalej. Te wszystkie funkcje, które zostały teraz omówione, drodzy Państwo, są realizowane w naszych podręcznikach WAMOS-kich, które dla Państwa będę w dalszym ciągu omawiała. Jakie są oczekiwania nauczyciela wobec podręcznika? Każdy nauczyciel chce, żeby podręcznik inspirował do kreatywności ucznia, ale podręcznik ma również kreować kreatywność czy wyzwalać kreatywność w nauczycielu. Są takie tendencje współcześnie w nauczaniu religii, w katechezie, że realizowany jest podręcznik. To jest problem, który się zaczyna pojawiać w różnych sytuacjach, kiedy się rozmawia o katechezie z osobami organizującymi katechezę w Polsce. Na czym to polega? Na tym, że katecheta nie realizuje więcej, tylko to, co jest w podręczniku. I to jest bardzo złe, ponieważ wtedy podręcznik nie spełnia swojej funkcji, bo nauczyciel wykonuje tylko i wyłącznie to, co jest w podręczniku. Tymczasem, no wiecie Państwo, ja nie chcę tutaj urządzać moralizatorstwa i pouczać Państwa, bo wszyscy macie ogromne doświadczenie i wiecie, że jeżeli katecheta nie przygotuje więcej, nie opowie oprócz tego, co jest w podręczniku, czegoś dzieciom, to ta lekcja będzie nieudana, a katecheta będzie sfrustrowany. I dlatego w pierwszym punkcie powtarzam, podręcznik ma inspirować do kreatywności również nauczyciela, do poszukiwania czegoś więcej, bo dla ucznia to, co jest w podręczniku, wystarczy, ale nauczyciel nie może na tym pozostać. Drugą funkcję podręcznika, którą muszę dopowiedzieć, a macie ją Państwo wypisaną jako, że podręcznik ma być ekologiczny. To znaczy, że może powiem inaczej. Świętej pamięci biskup Gerard Kusz powiedział mi dawno temu, kiedy uczyłam jeszcze w szkole i było to wiele lat temu, powiedział: pamiętaj, Aleksandra, nigdy na katechezie nie trój. I to jest właśnie to. Mamy być ekologiczni. Podręcznik ma być ekologiczny. Podręcznik nie może zatruwać życia ucznia. I my jako katecheci nie możemy przyczyniać się do zatruwania życia uczniów przez to, że podajemy mu albo podręcznik, który mu mało posłuży, albo który go zadręczy, a takie podręczniki możemy spotkać. I jeżeli nie będziemy się też dobrze tym podręcznikiem umieli posługiwać. Podręcznik musi być mądrze uporządkowany. Co miałam na myśli, kiedy to pisałam? Otóż to miałam na myśli, że na przykład jeżeli omawiamy dekalog w klasie trzeciej, no bo to jest moment, kiedy przygotowujemy dzieci do pierwszej spowiedzi,
to mądre uporządkowanie dla mnie sprawy związanej z dekalogiem jest takie, że zaczynam z dziećmi omawiać przykazanie miłości najpierw, ponieważ jeżeli wyjdziemy z przykazania miłości i powiemy tym dzieciom, że miłość jest podstawą wszystkiego, to na bazie tej treści budujemy potem wszystkie informacje o każdym kolejnym przykazaniu. Jeżeli natomiast robimy to odwrotnie, że omawiamy cały dekalog, a potem dzieciom mówimy, że przykazanie miłości jest najważniejsze, no to tutaj rodzi się jakaś wątpliwość, czy te treści są mądrze uporządkowane. Kolejny punkt to podręcznik powinien być logicznie przemyślany w warstwie merytorycznej, słownej, kompozycyjnej, ilustracyjnej, odzwierciedlać najnowsze zdobycze metodyki i dydaktyki. Czyli mamy posługiwać się najnowszymi metodami, jakie są możliwe do wykorzystania w szkole. Państwo jesteście po wielu szkoleniach i macie ten warsztat katechety pewnie dobrze zorganizowany, ale podręczniki też metodyczne do podręcznika ucznia mają często przeróżne metody, czasami wymyślane na potrzeby danej jednostki lekcyjnej, a czasami metody, które są ogólnie zebrane, gdzieś tam podawane w jakichś książkach, czy też z internetu po prostu możemy te metody czerpać. I tymi metodami powinniśmy się posługiwać. Dlatego bardzo ważny jest podręcznik metodyczny, do którego czasami katecheci nie lubią zaglądać, ale mamy, proszę Państwa, nowe podręczniki i w tych nowych podręcznikach mamy nowe pomysły realizacji lekcji, więc czasami też zachęcam, żeby z podręcznika metodycznego korzystać, bo zasób metod, które tam się znajdują, na pewno Państwu ułatwią pracę, o czym zapewniam w przypadku podręczników, które w tej chwili reklamuję, że tak jest i w klasie pierwszej, i w klasie drugiej, i w klasie trzeciej. Podręcznik powinien realizować wymagania i treści nowej podstawy programowej z 2018 roku, czyli żeby podręcznik realizował wymagania i treści, musi kształtować również w uczniach postawy. I tutaj podpowiem tylko, jeżeli Państwo wybieracie podręcznik albo korzystacie z podręcznika i w tym podręczniku nie ma w celach lekcji ujętych postaw, to drodzy Państwo, to nie jest realizacja nowej podstawy programowej. Nie wiem, jakie podręczniki Państwo macie i z którymi pracujecie, ale weźcie to pod uwagę. Przejrzyjcie sobie dzisiaj podręcznik jeden, drugi, piąty, który macie i sprawdźcie, czy w celach lekcji są podstawy wyszczególnione. Jeśli są, to bardzo dobrze, bo ten podręcznik spełnia wymagania nowej podstawy programowej. Podręczniki WAMOS-kie tutaj są niewątpliwie, nie zasługują na krytykę i na naganę, ponieważ te cele realizują w pełni i je proponują również, ponieważ są one sformułowane przy każdej jednostce lekcyjnej. Podręcznik musi inspirować do samokształcenia. Uczeń, kiedy czyta lekcję, kiedy poznaje treści na danej lekcji, kiedy czyta lekcję z podręcznika albo poznaje tą lekcję w szkole pod kierunkiem nauczyciela, jeżeli ta lekcja jest interesująca, to uczeń myśli sobie, chce więcej, chce się o tych treściach, o jakimś zagadnieniu dowiedzieć czegoś więcej. Tak może być na przykład z lekcją o Karl Akutis, staje się postacią w klasie trzeciej, bohaterem jednej z lekcji i mam nadzieję, że właśnie to jest przykład, który w tej chwili podaję. Jest to treść programowa jakby wykraczająca poza tą treść spisaną w programie nauczania. My tą postać świętego błogosławionego wprowadzamy do treści podręcznikowych po to, żeby
uczeń, inspirując się na lekcji jego osobą, chciał wiedzieć więcej, a klasa trzecia jest świetnym momentem, świetnym przyczynkiem do tego, żeby uczniowie poznawali tych świętych i tych błogosławionych, którzy na temat Eucharystii mogą nam bardzo dużo powiedzieć. Podręcznik ma być pod ręką nauczyciela, ma być przyjazny w formacie, w kształcie, w ciężkości, w wadze, ma być poręczny dla nauczyciela. Również ten wzgląd czasami bierze górę przy wyborze jakiegoś podręcznika. Jakie są cechy dobrego podręcznika? Harmonijny pod względem formy i treści, wyróżniający się walorami językowo-literackimi, czyli nie zawierający błędów, które wychwycą na przykład uczniowie. A tak bywa, że czasami na lekcji uczeń mówi, ale proszę panią, tutaj jest coś źle napisane. Albo co to znaczy, bo to jest koślawo jakby sformułowane, zredagowane. To jest oczywiście zadaniem redaktorów podręczników, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, że język jest kaleczony, że sposób wyrażania pewnych myśli, które chcemy przekazać, treści, które przekazujemy na lekcji, były wypaczane, koślawo zapisane w podręczniku. A takie rzeczy się zdarzają i zdarzają się w różnych podręcznikach. Natomiast tutaj gwarancją takich potknięć nie znajdziecie Państwo w podręcznikach wydawnictwa WAM, o czym zapewniam Państwa. I świadomie wypisując te punkty, charakteryzuję je po to, żebyście Państwo wiedzieli, że to, o czym w tej chwili mówię, to wszystko zapewniają nam podręczniki wydawnictwa WAM. To jest reklama podręczników, to jest prezentacja, która ma zachęcić Państwa do tego, żeby się tym podręcznikiem zainteresować, zainspirować i może zechcieć z tym podręcznikiem pracować. Jesteście Państwo już po jakichś doświadczeniach podręcznikowych i może jest taka wątpliwość, że chciałbym coś zmienić, coś udoskonalić, o czymś myślę, no to właśnie może to jest teraz ten dobry moment. Podręcznik musi być przyjazny kolorystycznie. Kiedyś czytałam takie wyniki badań, że zwierzęta włożone do szarej klatki i zwierzęta, które przebywały na łonie natury, po zbadaniu okazało się, że te, które przebywają na wolności na łonie natury, w ich mózgu dokonują się jakieś połączenia takie neurologiczne, jakieś neurony tam się łączą, krzyżują i dzięki temu mózg tych zwierząt rozwija się lepiej. Jeżeli u zwierząt tak jest, to proszę Państwa, zobaczcie, ile dobra może wynikać z kolorowego podręcznika dla dziecka. Jeśli dziecko ogląda piękne, barwne, przyjazne ilustracje, jak lepiej może się kształtować jego mózg. Tu chodzi o dobro dziecka, tak? Funkcjonalny podręcznik ze względu na łatwą nawigację. W podręcznikach do nauki religii często są różne takie piktogramy, które są stosowane. W podręcznikach wamowskich jest to świeca, jest to taka tuba, która sygnalizuje na przykład w podręczniku metodycznym, że jest to nagranie, jest to poddruk książki, czyli sygnał, że będzie tekst z Pisma Świętego odczytany. Cecha dobrego podręcznika wyraża się też przez to, że uwzględnia najnowsze trendy w dydaktyce i jest zgodny z nową podstawą programową. Do tych najnowszych trendów w dydaktyce za chwilę wrócę, dlatego na razie się przy tym dłużej nie zatrzymuję. Kiedy podręcznik ułatwia pracę nauczycielowi, gdy nie zawiera zbędnych informacji, zbędnych powtórzeń. W naszych podręcznikach wamowskich jest taka sytuacja, że na przykład
mówimy w klasie drugiej o Trójcy Świętej i w klasie trzeciej również o Trójcy Świętej. Mamy przykład z Zacheuszem w klasie drugiej i mamy przykład z Zacheuszem w klasie trzeciej, ale to nie znaczy, że mówimy o tym samym, bo przykład Zacheusza na przykład w klasie pierwszej służy nam do tematu o nawróceniu, a w klasie trzeciej omawiamy ten sam tekst biblijny przy omawianiu Eucharystii, gdzie pokazujemy, że spotkanie z Panem Jezusem przemienia człowieka, przemienia jego serce, przemienia całego człowieka. A więc tych powtórzeń, jeżeli są powtórzenia, bo na przykład o Trójcy Świętej jest dwa razy, to nie znaczy, to są całkowicie świadome zabiegi, które mają nadbudowywać wiedzę. To się nazywa nauczanie spiralne, gdzie każde kolejne omówienie danej treści jest poszerzane, jest rozbudowywane i takie nauczanie jest stosowane w naszych podręcznikach całkowicie w sposób zamierzony, świadomy i zaplanowany. Podręcznik ułatwia pracę, gdy pobudza, prowokuje do kreatywności ucznia i nauczyciela. Na przykład taką formą kreatywności w klasie trzeciej mogą być pytania, które stały się tematami lekcji. Świadomie postawiliśmy w kilku tematach lekcji pytanie, które ma swoje odzwierciedlenie w opowiadaniu do tej lekcji, które jest zawarte, ale na przykład, cytuję, temat lekcji brzmi: czy sumienie powinno zaboleć? Czy grzech waży? Czy sumienie uczy się liczyć? Nie będę dalej czytała, ale Państwo słysząc te tematy, na pewno one sprowokowały do jakiegoś zastanowienia, o co tu może chodzić. No wiadomo, chodzi o warunki dobrej spowiedzi, tam jest jeszcze podtytuł do tych tematów, ale po co taki zabieg? Otóż po to, żeby prowokować do kreatywności, do dociekania, do szukania odpowiedzi na pytanie postawione. Podręcznik ułatwia pracę, gdy ćwiczenia wymagają zaangażowania, gdy dominujące metody pracy są aktywizujące. Kiedy nie kończymy na przykład wykonywania jakiegoś zadania w 30 sekund. Katecheci bardzo narzekają, jak mają zadanie, gdzie jest rysunek, powiedzmy w klasie, w przedszkolu to jest uzasadnione, że tak można zrobić. Ale jest na przykład rysunek i polecenie jest takie: dorysuj buzię. W podręcznikach WAM-u nigdy się takie polecenie nie znajdzie, ponieważ to nie jest kreatywność, ponieważ dziecko narysować buzię potrafi już w przedszkolu. Jeżeli my taki stopień trudności dajemy dzieciom w klasie pierwszej czy drugiej, no traktujemy trochę infantylnie dziecko. Dziecko, żeby się rozwijało, musi mieć próg trudności zadań, poprzeczkę podnoszoną. I w związku z tym nie powinno w podręcznikach stosować takich zabiegów, że tak banalnie proste zadania są stawiane. Nigdy w podręcznikach WAM-owskich Państwo takiego zadania nie znajdziecie. Nie znajdziecie zadania też w stylu: wybierz spośród pięciu rysunków ten rysunek, który związany jest z Niedzielą Palmową. Czyli jest na przykład palma narysowana, jest, nie wiem, wiaderko, książka i coś jeszcze. My takich zadań nie mamy. Nie mamy i mieć nie będziemy. W związku z tym tutaj to jest atutem też naszych podręczników. Podręcznik powinien dostarczać wiedzy specjalistycznej i tak jest na przykład w podręczniku do klasy trzeciej, gdzie dzieci już posługują się, uczniowie posługują się już, biegle czytają, posługują się już trudniejszymi tekstami, potrafią je zrozumieć. I my w podręczniku do klasy trzeciej zastosowaliśmy
takie dymki, chmurki, w których wyjaśniamy pewne definicje, piszemy pewne komentarze, pewne objaśnienia pojęć, po to, żeby uczeń poznawał tą wiedzę taką już bardzo specjalistyczną, związaną z biologią, geografią, na przykład co to jest sykomora, przy odpowiedniej przypowieści, tak? Omawiamy, jak wygląda to drzewo, Jerycho, objaśnienie, co to za miasto, gdzie leży i tak dalej. I w ten sposób właśnie nadbudowujemy tą wiedzę specjalistyczną. Podręcznik powinien kształtować wyobraźnię, czyli powinien zawierać bardzo wiele rysunków realistycznych, z którymi dziecko się utożsami. Mają to być ilustracje, które wprowadzają dziecko w jego świat. I tutaj mam nadzieję, że nasze ilustracje, bardzo zróżnicowane na każdym poziomie edukacyjnym, to czynią, ale nie tylko ilustracje, ponieważ we wszystkich tych podręcznikach mamy również, umieszczamy fotografie, które też mają urealnić te treści, o których mówimy poprzez ilustracje czy poprzez zamieszczone treści na łamach podręcznika. Wszystkie jednostki lekcyjne w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej mieszczą się na rozkładówce. Są tylko wyjątkowe katechezy, które zawierają więcej treści. Wtedy stosujemy na przykład dwie rozkładówki. Za chwilę Państwu pokażę, jak to wygląda w klasie trzeciej. Ale każda jednostka lekcyjna staramy się, żeby była na jednej rozkładówce. Ze względu na mentalność dzieci w tym wieku. Podręcznik powinien zachęcać do modlitwy, motywować do nauki, kształtować ciekawość poznawczą, motywować do praktykowania wiary. No, ten ostatni punkt to jest właśnie niebywała umiejętność, kiedy katecheta może powiedzieć, że udało się doprowadzić jakiegoś ucznia do tego, że zaczął praktykować wiarę. Tak? To jest, no, wiara jest łaską. My jako katecheci możemy tylko o Panu Bogu uczniom opowiadać, przekonywać do pewnych rzeczy, ale do niczego nie jesteśmy w stanie zmusić. I to jest właśnie ta inność naszego przedmiotu, który prowadzimy w szkole, ale tutaj ten punkt musiałam zapisać. Proszę Państwa, oto właśnie klasa trzecia. Przechodzimy teraz do omówienia sobie trochę szczegółowiej to, co jest nowe, bo jeżeli ktoś z Państwa już pracuje z podręcznikami naszymi, to teraz proszę zobaczyć, jak wygląda klasa trzecia. Do klasy trzeciej, tak jak do pierwszej i do drugiej, mamy podręcznik do nauki, religii dla ucznia, ćwiczenia i podręcznik metodyczny dla nauczyciela. Każdy podręcznik, już powiedziałam, można odsprzedać, przekazać młodszemu rodzeństwu. Ćwiczenia są skorelowane z podręcznikiem do treści programu nauczania tego ogólnopolskiego. Nie mamy swojego programu, mamy program ogólnopolski, dzięki Bogu. I w związku z tym nasze ćwiczenia mogą być również aplikowane do innych podręczników, jeżeli macie Państwo zbyt mało pomysłów na realizację danego tematu, no to służymy. Nasze ćwiczenia składają się z czarno-białych stron, które można kserować, którymi można uzupełniać treści programowe, oczywiście zawarte w innych podręcznikach. Klasa trzecia. Jest już po recenzji, jest już prawie że w drukarni, ale chciałabym Państwu o tej klasie przeczytać fragment z recenzji, którą otrzymaliśmy z Biura Programowania Katechezy. Pewien fragment. Powstałe dzieło, czyli nasz podręcznik do klasy trzeciej, posiada najlepsze cechy tradycyjnych podręczników z dobrze dopracowaną warstwą treściową, z prostą strukturą jednostki, charakterystycznym stylem ilustracji podręcznikowych. To, że w podręczniku nie próbowano swego rodzaju
ścigania się w zastosowaniu nowoczesnych metod technologii cyfrowej, także należy uznać za wartość. Nie znaczy to, że recenzowany pakiet nie korzysta z najnowszych możliwości technicznych, ale czyni to w sposób wyważony i mądry. Chwalę się tym fragmentem recenzji, ponieważ jest on balsamem na duszę autorów, dlatego że rzeczywiście nam o to chodziło, żeby stworzyć podręcznik bardzo tradycyjny z cechami bardzo nowoczesnymi. Udało nam się, choć nie jest to łatwe, i ta recenzja niech dla Państwa będzie jakby podsumowaniem tego, co do tej pory powiedziałam, ale zachęcam do wysłuchania dalej moich przekonujących argumentów, że podręczniki WAMOS-owskie na pierwszy etap edukacyjny są bardzo wartościowe, a ten podręcznik, który jest nowy, jest szczególnie ciekawy. I oto przedstawiam Państwu bohaterów klasy trzeciej. Głównym bohaterem to oczywiście Pan Jezus. Ilustracja w dolnym prawym rogu. Pan Jezus pojawia się na wielu kartach w klasie trzeciej, jak się Państwo domyślacie. Możecie już Państwo w tym momencie zobaczyć przyjazność ilustracji, kolory tych ilustracji. Będę prezentowała niektóre tylko strony, po to, żebyście Państwo zachęcili się do zainteresowania głębszego, większego tym podręcznikiem. Dalej, Dominik Savio to jest nasz bohater, przewodnik po całym podręczniku. Wiecie, który to? Dominik Savio na każdej katechezie przemawia do dzieci w postaci tych dymków, gdzie mówi coś zabawnego, śmiesznego, coś mądrego, coś pouczającego, donosi nam o czymś. Jest on zawsze przedstawiany w taki sposób. Carlo Acutis to nasz bohater jednej z kateches, ale przedstawiam go jako tutaj szczególnego gościa w klasie trzeciej, kiedy dzieci przygotowują się do przyjęcia pierwszej komunii świętej, przystąpienia do dwóch sakramentów w tej klasie, i Carlo staje się takim przykładem mobilizującym do tego, żeby dzieci jeszcze bardziej zapragnęły zjednoczenia z Panem Jezusem. Majka i Kajtek to nasi bohaterowie czwartej ilustracji. To bohaterowie, którzy pojawiają się na kartach 39 kateches. Są to bohaterowie wykreowani przez brata Tadeusza Rucińskiego specjalnie na potrzeby naszego podręcznika. Brat Tadeusz napisał dla nas 39 opowiadań. Nie czerpiemy w tym podręczniku z żadnych opowiadań, które można znaleźć w książce czy w internecie. Każde opowiadanie jest oryginalne, jedyne, niepowtarzalne, stworzone tylko dla WAMU, tylko do podręcznika do klasy trzeciej. I ci nasi bohaterowie są również, wróćmy, bohaterami naszej okładki. Jak dostaniecie Państwo okładkę do klasy trzeciej, podręcznika metodycznego, czy też ćwiczeń, zobaczycie, że w tej grupce dzieci, które stoją i są już po przyjęciu pierwszej komunii świętej, znajdują się właśnie troszeczkę inaczej ubrani bohaterowie, czyli dziewczynka, która nie ma na głowie wianka jak inne dzieci, chłopiec, który wygląda... Tutaj z Kajtkiem jest trochę inna sytuacja, ale rozpoznacie go po cechach charakterystycznych przy różnych opowiadaniach, które zostały zilustrowane przez naszą graficzkę. Te dzieci się wyróżniają z grupy dzieci na okładce. Właśnie w sposób świadomy taki zabieg został zastosowany po to, żeby pokazać, że są to dzieci, które towarzyszą poprzez opowiadania na każdej katechezie uczniom klasy trzeciej. Idziemy dalej i tutaj Państwu prezentuję Dominika. Dominika z różnych kateches, to są ilustracje specjalnie powycinane, tak trochę nieudolnie, tak jak potrafiłam, tak Państwu je tutaj przygotowałam. Dominik na pierwszej ilustracji to jest katecheza o Wielkim Czwartku, który czyści buty, planuje z Panem Bogiem, ty też możesz zostać święty, papież Pius XI nazywał mnie małym świętym i gigantem ducha, mówi Dominik do dzieci: chleba z nieba Panie Boże daj.
Dominik, który nam przedstawia i mówi o swoim nauczycielu, księdzu Bosco, i Dominik, który wskazuje, zrób ze mną rachunek sumienia. Ten Dominik nam towarzyszy przy dekalogu, wtedy kiedy omawiamy dekalog w całym bloku tematycznym. Teraz przejdziemy do stron z podręcznika. Ja je Państwu prezentuję tylko po to, żebyście Państwo, bo nie mamy za dużo czasu z tego, co widzę, żebyście Państwo zobaczyli, jak prezentuje się podręcznik do klasy trzeciej. Są to rozkładówki. Ja cechy tego podręcznika już powiedziałam. Przyjazne kolory, bogata szata graficzna, ciekawe ilustracje. Na każdej lekcji Dominik ze swoją mądrością do dzieci. Chmurki, dymki, na których pojawiają się wyjaśnienia trudnych treści. Przechodzimy do innej katechezy o sumieniu. Tutaj macie Państwo katechezę o rachunku sumienia. Macie Państwo z prawej strony zaprezentowaną Majkę z Kajtkiem i opowiadanie, które zawsze jest w katechezie w barwach zielonych, po to, żeby się wyróżniać od innych tekstów. Te strony prezentuję po to, żebyście Państwo przyjazność tego podręcznika zauważyli. Teraz przechodzimy do bardzo ciekawej ilustracji. Uważam, że ona jest może nie ciekawa, ale ona jest bardzo przydatna w klasie trzeciej. Co się dzieje podczas mszy świętej? Mamy liturgię słowa z tymi strzałkami. Po co te strzały? One nie są po to, żeby zaburzać nam tutaj harmonię, tylko zobaczcie Państwo, te strzałki nam pokazują, co po kolei dzieje się podczas mszy świętej. Idziemy do kościoła, modlimy się w kościele, ksiądz wychodzi i tak dalej. Te dwie katechezy o liturgii, przepraszam, jeszcze wrócę, co dzieje się podczas mszy świętej. Mamy takie dwie katechezy, liturgię słowa osobno opracowaną na dwóch rozkładówkach i co się dzieje podczas mszy świętej, liturgię Eucharystii na dwóch rozkładówkach. W klasie trzeciej uważam, że niebywale potrzebne schematy, ponieważ wiecie Państwo, że pracujecie w różnych miejscach, w różnych diecezjach, w różnych szkołach i bardzo często jest tak, że dzieci pierwszy raz idą do kościoła, pierwszy raz niektóre dzieci idą do kościoła przed swoją pierwszą komunią. I połapać się, co jest czym w kościele, kiedy, co znaczy, jest dość trudne. Przechodzę do następnej katechezy. Jak przygotować się do mszy świętej? Młody Pan Jezus, który idzie ze swoimi rodzicami do Jerozolimy jako dwunastolatek. Wprowadzamy już w klasie trzeciej pewne schematy. Jak przygotować się do spotkania z Panem Jezusem na mszy świętej? Macie Państwo rodzinę Majki i Kajtka. Idziemy dalej. Katecheza o błogosławionym Karlu Akutisie, zasady życia błogosławionego Karla Akutisa, wypisane, rozpisane na tle autostrady. Następna katecheza, modlitwą wielbimy Pana Boga. Znów mamy wiele tutaj dymków, chmurek, w których jest napisane, są omówione różne rodzaje modlitw, modlitwa uwielbienia, adoracja, błogosławieństwo, zdjęcia łączone z ilustracjami. Celem takiego tworzenia katechezy było to, żeby nie przeładować tych stron. Mieliśmy bardzo często takie mocne zastanowienie, czy nie za dużo, czy nie przesadzamy z ilustracjami, czy nie ma takiego chaosu. Dążyliśmy do tego, żeby była ta tradycja i była ta nowoczesność, ponieważ uznaliśmy, że silenie się na takie wszystko ma być nowe, wszystko ma być nowoczesne, tak jak inne podręczniki, nie zawsze jest dobre. My jednak czasami powinniśmy do tej tradycji troszeczkę wrócić po to, żeby łatwiej nam było
było uczyć. No, na ile to się sprawdzi w szkole, zobaczymy. No, mamy nadzieję, że Państwo nam dacie informację zwrotną, może za rok, jak to jest. Tutaj jeszcze jedna katecheza o roku liturgicznym z takim witrażem. Ten witraż również potem w ćwiczeniach wykorzystujemy. W jaki sposób? No, ja przepraszam, że się zawiesiłam, bo będę się starała odpowiadać na pytania czy na uwagi, które Państwo piszecie. Zupełna i bardzo pozytywna zmiana w stosunku do klasy pierwszej i drugiej. Grafika ok, brata Rucińskiego i pani Aleksandra biorę, uważam za lepsze od jedności. Tylko czy będzie w tym zespole opracowanie klasy pierwszej i drugiej poprawione? Tamte są nie. Aha. Bardzo dziękuję za opinię i proszę w razie czego, ja na końcu podam mój e-mail, to takie różne drobiazgi, sprawy, ja będę Państwu wyjaśniać może indywidualnie drogą mailową, dobrze? Czas biegnie nieubłaganie, w związku z tym przyspieszam. Przechodzimy teraz do ćwiczeń. Treści podręcznikowe, które zostały przełożone do podręcznika, mają swoje zastosowanie w ćwiczeniach do klasy trzeciej. Rodzaje zadań w ćwiczeniach, które tam mamy, to krzyżówki, rebusy, łamigłówki, labirynty, zadania kodowane, zadania sprawdzające wiedzę, rozwijające umiejętności matematyczne, logicznego myślenia, językowe, także w zakresie języków obcych, zadania do uzupełniania, dopasowywania, odnajdywania, wyodrębniania, dorysowywania. To są wybrane rodzaje zadań. Podczas rozwiązywania zadań uczniowie uzupełniają, wykreślają, dobierają, odgadują, dopisują, wykreślają, porządkują, dopasowują i jeszcze wiele innych rzeczy. Ktoś pyta, czy z tyłu w podręczniku jest mały katechizm? Tak, jest mały katechizm. I teraz Państwu zaprezentuję strony, jak wyglądają ćwiczenia do klasy trzeciej. Również tutaj powybierałam zadania z różnych stron. Proszę nie kojarzyć, że tak będą wyglądały teraz rozkładówki. Słowa mają moc, czyli tutaj mamy z lewej strony zadanie do ósmego przykazania, gdzie dzieci w te drogowskazy w kierunku Pana Jezusa wpisują słowa, w przeciwnym kierunku rzeczy, które od tego, które są grzechem, które nie prowadzą do Jezusa. Z prawej strony macie Państwo rebusy do rozwiązania, rozrysowane różne słowa. Dalej. Dlaczego te zadania pokazuję? Po to, żeby potwierdzić to, co powiedziałam, że nie ma prostackich zadań. Dorysuj buzię, zakreśl palemkę na ilustracji. Tylko dziecko, wykonując te zadania w naszych ćwiczeniach, musi myśleć, musi szukać, musi wykazać się kreatywnością. Dalej mamy odblokuj zdanie, które zostało zapisane w postaci kodu. Mamy kod, mamy słowa, odszukujemy słowa, robiąc kod. Tu mamy zadanie do lekcji o wyznaniu wiary. Nie wiem, czy Państwo, bo troszeczkę przeskalowałam tych bohaterów z lewej strony, to jest Kuba Błaszczykowski i oczywiście nasz bohater narodowy Lewandowski. Chodzi o to, że obok nich, tu grafik nam pięknie ich wyrysował, mamy zadanie, gdzie oni się wypowiadają o swojej wierze. I zadanie polega na tym, że dziecko ma wśród tych słów Lewandowskiego i Błaszczykowskiego znaleźć słowa, które mówią o tym, że oni wierzą i w jaki sposób wyznają swoją wiarę w tych słowach. Z prawej strony macie Państwo rozpisane całe wyznanie wiary w postaci ilustracji. Dziecko musi wpisać pod tymi ilustracjami kolejny element wyznania wiary, czyli jeżeli nie będzie myślało, nie zrobi zadania. Nie ma, dorysuj buźkę, tak? Mamy następne zadanie. U góry to zadanie trzecie, to jest zadanie z gwiazdką. Macie Państwo różne kościoły,
z różnych religii wyrysowane. Po co? Po to, żeby, to jest akurat katecheza o znaku pokoju. No, znak pokoju, jedność między religiami i tak dalej. Poniżej macie Państwo rozrysowaną Eucharystię, różne elementy, które dziecko musi dopasować, nazwać, opis jest i musi dopasować słowa do ilustracji. Macie Państwo również działania matematyczne i w wyniku rozwiązania tych działań matematycznych powstaje zdanie z Pisma Świętego. U góry z prawej strony macie Państwo łamigłówkę, gdzie poprzez łączenie literki, która już jest do krateczki, gdzie jest puste, znów powstaje zdanie na temat różańca. Kolejne zadanie, no uwielbiane przez dzieci, kodowane zadania z lewej strony, gdzie mają tylko symbole C10, C11, C7, kolorują, no i powstaje coś. Różne rzeczy powstaną, ale jest to zadanie, które dzieci bardzo lubią. Tutaj mamy z prawej strony z kolei ilustrację kościoła i dziecko ma się nauczyć, gdzie jest ołtarz, gdzie jest kropielnica, co to jest nawa boczna. Następne zadanie dotyczące grzechów głównych z prawej strony, czyli to jest katecheza o grzechu. Poniżej jest ilustracja z mapą świata i są miejsca święte, po to, żeby to jest też zadanie z gwiazdką i my wtedy tam dajemy taką informację, że te zadania z gwiazdką nie są do samodzielnego wykonania, bo orientacja na mapie świata w trzeciej klasie to jest jeszcze troszeczkę za wcześnie, ale z pomocą nauczyciela czy rodzica dziecko sobie to zadanie świetnie rozwiąże. Ma wypisane różne miejsca, gdzie jest czczona Matka Boża i w ten sposób już wprowadzamy w ten świat trudniejszych zadań, które może dziecko będzie za jakiś czas umiało sobie, będzie już tą wiedzę posiadało i będzie umiało te trudne zadania rozwiązywać. Z prawej strony zadanie z co to jest Eucharystia, czyli dziękczynienie, pokoloruj to, co jest zaznaczone kropką. Poniżej zadanie z pajęczyną. Pajęczyna to coś, co nas może, do niej możemy się przylepić, z niej nie wyjść, a więc o wyborach naszych. I teraz, co nas w tej pajęczynie może zaplątać i z tej pajęczyny możemy się nie wydostać? Wybierz spośród słów, które tam mamy, te, które są niebezpieczne dla nas. Tak mniej więcej wygląda szata graficzna. Drodzy Państwo, pokazuję wybrane strony. Tych stron w podręczniku jest bardzo dużo. I na razie musi wystarczyć to, co jest. Pytanie, które się pojawiło. Czy są teksty piosenek, na przykład Arki Noego, Małe, Trzecia godzina dnia, Oazowe, Brata Rucińskiego, często pojawiały się w Wamie. Kto stworzył Fruwające ptaszki? Od lat to samo. Proszę Państwa, ja za chwilę będę mówiła o stronie nowekatechizmy.pl i wtedy Państwu powiem o piosenkach. Ale już odpowiadam, tak, będą piosenki nowe i do każdej lekcji piosenki, podkłady muzyczne będą umieszczane na stronie nowekatechizmy.pl. Proszę Państwa, ja w trakcie, kiedy omawiałam cechy podręcznika dobrego, nowoczesnego, aktualnego, pomocnego i tak dalej, ja Państwu powiedziałam, że katecheta powinien korzystać, podręcznik powinien nawiązywać do czegoś, co jest nowoczesne w dydaktyce, w metodyce. I chcę powiedzieć tak, że właśnie w klasie trzeciej wprowadziliśmy elementy nauczania kształtującego do podręcznika metodycznego. To jest pierwszy w Polsce podręcznik, który zawiera coś, czego nie mają inne.
wydawnictwo Wam zaczęło to robić i zobaczymy, na ile będziemy to kontynuowali w innych podręcznikach albo dopracowywali do innych podręczników. I teraz chciałabym Państwu powiedzieć, co to jest to nauczanie kształtujące, bo niektórzy z Państwa może się z tym już spotkali, bo macie może już w szkołach jakby nakaz stosowania tego nauczania. W niektórych szkołach może za jakiś czas zostanie to wprowadzone. My jak gdyby przygotowujemy Państwa, wyposażamy w narzędzia. Jeżeli Państwo tego nie musicie robić w szkole, to nie musicie z tego korzystać, ale w podręczniku macie Państwo to opracowane. I tu chcę zaznaczyć, pierwsi w Polsce to zrobiliśmy dla katechetów i mam wielkie aspiracje robić to dalej. Co to jest nauczanie kształtujące? Jest to sposób pracy nauczyciela i uczniów, który polega na systematycznym pozyskiwaniu informacji o przebiegu procesu uczenia się. Dzięki niemu nauczyciel może modyfikować dalsze nauczanie i dodawać uczniom informację zwrotną, pomagającą im w nauce. Celem oceniania kształtującego jest pomaganie uczniom w uczeniu się, a nie w realizowaniu programu. I teraz skąd ta inspiracja idzie? Ta inspiracja przyszła do nas z Nowej Zelandii. Jest taki dydaktyk John Hattie i on w ogóle w swoich zainteresowaniach badawczych zajmował się ewaluacją w edukacji, zajmował się badaniem wskaźników jakości nauczania, pomiarem kreatywności, modelami nauczania i uczenia się, sprzężeniami zwrotnymi między uczniem a nauczycielem, które pomagają w nauczaniu, tak żeby nauka była widoczna. Usprawniają proces przyswajania wiedzy i proces oceniania. I teraz ten profesor przeprowadził ponad 500 tysięcy badań, które objęły, uwaga, 200 milionów uczniów. I on stwierdził w wyniku tych swoich badań naukowych, że najlepsze rezultaty nauczania przynoszą, uwaga, monitorowanie nauczania, eksponowanie celów lekcji i kryteriów sukcesu, przekazywanie informacji zwrotnej i pozytywne relacje nauczyciel-uczeń. Ja teraz Państwu zaprezentuję bardzo szybko o tych kryteriach nauczania. Proszę Państwa, co to jest? W naszym podręczniku macie Państwo, kiedy zaczyna się lekcja, w podręczniku do klasy trzeciej, kiedy zaczyna się lekcja, macie Państwo taką informację, kryteria sukcesu na dzisiejszej lekcji. Dowiesz się, na czym polega żal za grzech. Wyjaśnisz różnicę między żalem doskonałym a niedoskonałym. Zrozumiesz, dlaczego święty Piotr gorzko zapłakał. Poznasz historię królewny, królewicza i Chrisa. Ułożysz rozsypankę wyrazową. Wykonasz autorskie puzzle plakatowe. To są kryteria sukcesu sformułowane w języku ucznia. Uczeń otrzymuje taką informację na początku lekcji od nauczyciela, czego się nauczysz dzisiaj. I na końcu lekcji nauczyciel przywołuje, że dzisiaj powinniście umieć to i to. I uczeń jakby sam jest w stanie określić, czego się nauczył, czego jeszcze nie potrafi i nad czym powinien popracować. A więc nauczanie kształtujące tak naprawdę wspomaga proces uczenia się ucznia i tej interakcji między nauczycielem a uczniem, która to interakcja powoduje, że mamy lepsze efekty, lepsze, większe sukcesy w przekazywaniu treści nauczania. Co jest w ocenianiu kształtującym najważniejsze? Najważniejsze jest określenie celu lekcji. Dzięki temu uczeń wie, jaką nabędzie umiejętność po skończonej lekcji. Dalej,
sformułowanie na co bezu, czyli to są te kryteria sukcesu, tak? Dzięki nim uczeń wie, co będzie robił na lekcji i co będzie, za co będzie oceniany. Taki sposób pozwala na efektywne wykorzystanie czasu podczas zajęć. Stosując na co bezu do sprawdzianów, uczeń uzyskuje lepsze wyniki, ponieważ nie uczy się niepotrzebnych treści. Kolejny etap oceniania kształtującego to informacja zwrotna. Jest to komunikat w formie słownej lub pisemnej do ucznia od nauczyciela, czyli nauczyciel zawiadamia ucznia o rzeczach, które zrobił dobrze oraz nad którymi musi popracować. Informacja zwrotna ma za zadanie wzmocnić ucznia i zmotywować go do dalszej pracy. I jeszcze w ocenianiu kształtującym jest bardzo ważna ocena koleżeńska. Uczniowie na chwilę zamieniają się w nauczycieli, oceniają pracę kolegi, koleżanki według ustalonych kryteriów. Ocena koleżeńska wymaga od ucznia dużo wysiłku, zaangażowania oraz kultury w konstruowaniu informacji zwrotnej. Pozwala również na integrację klasy, a na końcu przychodzi do moment samooceny, czyli uczeń sam ocenia siebie, czego się dzisiaj dowiedziałem, czego jeszcze nie wiem, a powinienem wiedzieć. I teraz, drodzy Państwo, powiem tak, kryteria sukcesu macie Państwo opracowane do każdej lekcji w klasie trzeciej. Te kryteria sukcesu, czy też inaczej powiedzmy na co bezu, może być stosowane czy wymagane przez dyrektora do działów lekcji. To jest sprawa względna w każdej szkole. I teraz uwaga, ja powiedziałam o kryteriach sukcesu i o tym, że mamy to w podręczniku jako sygnał. Jeżeli Państwo jesteście ocenianiem kształtującym zainteresowani i to, co powiedziałam, Was Państwo zaintrygowało, to ja bardzo serdecznie zapraszam na nasz webinar, który odbędzie się w drugiej połowie września i będzie poświęcony nauczaniu kształtującemu. Poprowadzi go katechetyk, dydaktyk, który Państwu cały proces nauczania kształtującego bardzo dokładnie omówi. I to, co ja teraz powiedziałam w tempie błyskawicznym, po to, żeby zabłysnąć, bo w podręcznikach WAMOWskich jest coś, czego nie ma nikt, zostanie uzupełnione, dopełnione, domówione i bardzo Państwa na ten webinar dzisiaj już zapraszam. Teraz, drodzy Państwo, chcę powiedzieć, co wyróżnia podręczniki WAMOWskie do klasy trzeciej. Otóż, po pierwsze, podręcznik ten jest bardzo mocno biblijny, osadzony w tekstach biblijnych. Po drugie, podręcznik WAMOWski odwołuje się w klasie trzeciej do katechizmu światowego UKAD dla dzieci. To jest, uwaga, zalecenie Komisji Wychowania, żeby UKAD dla dzieci był cytowany w podręcznikach. Na ile to jest realizowane w innych podręcznikach, nie wiem, bo tego nie badałam, ale katecheci mówią, że mało albo wcale. W związku z tym my to mamy i to mamy w bardzo mocny sposób wyakcentowane w podręczniku do klasy trzeciej. Mamy jako jedyni w Polsce nauczanie kształtujące opracowane do każdej jednostki lekcyjnej. Mamy 39 opowiadań brata Tadeusza Rucińskiego, autorskich opowiadań do klasy trzeciej. Brat Tadeusz prowadzi dzieci przez różne meandry życia po to, żeby wyjaśnić im, czym jest Eucharystia i nie tylko. I teraz uwaga, 223 zadania w ćwiczeniach. Nasz zbiór ćwiczeń do klasy trzeciej jest pękaty, jest obszerny, jest bogaty. Mamy do każdej lekcji 4 zadania. W związku z tym, jeżeli Państwo nawet pracujecie z innym podręcznikiem, ale może i mam nadzieję zdecydujecie się na podręcznik WAMOWski, to chcę już teraz powiedzieć, że możecie Państwo z tego innego podręcznika sobie nasze ćwiczenia dokupić i z nich korzystać. Powiem tak, y-
podręczniki wydawnictwa Wam do klasy pierwszej i drugiej, które pokazywałam na początku. Tak wyglądają ich okładki. Szata graficzna, którą również tutaj poskanowałam z tych podręczników, bo graficy byli troszeczkę inni. W klasie pierwszej rysował ktoś inny, katechezy w klasie drugiej też ktoś inny, w klasie trzeciej również mamy innego grafika. Bohaterowie klasy pierwszej to dzieci z Fatimy, Hiacynta i Franciszek. W klasie drugiej jest to Święta Tereska, którą tutaj Państwo macie zeskanowaną. Ona również przemawia, dzieci również przemawiają do dzieci. Zawsze są to jakieś scenki wyrysowane, które pokazują teraz tak, odpowiadam na pytanie, bo tutaj pani na czacie pisze, czy będą się zgadzać tematy pomiędzy różnymi wydawnictwami. Powinny się zgadzać, powinny, ale czasami zdarza się tak, że jakieś wydawnictwo, dany temat, mówię o podręczniku, nie o ćwiczeniach, tak? Dany temat realizuje rok wcześniej, na przykład w klasie drugiej. No to już wtedy pani musi to dostosować sobie. Natomiast jeżeli pani kupuje tylko ćwiczenia, no to tematyka dekalogu, tematyka warunków dobrej spowiedzi, sakramentu pokuty i pojednania, tematyka Eucharystii jest we wszystkich podręcznikach przygotowujących dzieci do klasy trzeciej, powinna być. W związku z tym wtedy no pani tylko dobiera sobie, tematy będą inne, ale zagadnienia tak, będą pasowały. Teraz, proszę Państwa, no inne katechezy z innych, z podręcznika do klasy drugiej, nie, to jest klasa pierwsza, przepraszam, klasa pierwsza. Pokazuję Państwu, jak, czym się różni klasa pierwsza od klasy trzeciej. Mamy mniej treści, więcej ilustracji, więcej elementów na tych ilustracjach, drobniejsze, znaczy ilustracje może nie są drobniejsze, ale jest więcej narysowane, mniej napisane. Po co? Po to, żeby dziecko poprzez wypowiedzi mogło tą lekcję mieć omówioną, a w klasie drugiej jest więcej pracy z tekstem, w klasie trzeciej jest więcej pracy z tekstem, ponieważ dzieci posługują się już umiejętnością czytania. To jest klasa też pierwsza, to tak dla przykładu, żeby zilustrować Państwu kolorystykę, ilość tekstu na stronie, sposób jak podręcznik do Państwa będzie przemawiał. Teraz tak, charakterystyka pierwszego etapu edukacyjnego. Zadania są dostosowane i zróżnicowane do wieku dziecka w danej klasie. W klasie pierwszej, drodzy Państwo, macie w zestawie ćwiczeń opracowane 82 zadania. W klasie drugiej tych zadań jest już 133, a w klasie trzeciej w ćwiczeniach macie Państwo 232 zadania. Czyli widzicie Państwo pewną gradację, że ta ilość zadań się zwiększa wraz z wiekiem. Dostosowujemy te zadania no, do możliwości dzieci i do tego, że no, wchodzimy coraz dalej w ciemny las. Ale ten las nie ma być ciemny, tylko ma być ciekawie w tym lesie, więc dlatego te nasze starania, żeby było ciekawie. Metody pracy aktywizujące uczniów w klasach pierwszych, drugich to przede wszystkim metody dydaktyczne opierające się na przeróżnej aktywizacji, metody pracy, metody aktywizujące związane z ruchem, metody oddechowe. Są to metody dostosowane do tego poziomu rozwoju dziecka. Dzieci w pierwszej klasie się wiercą, są ruchliwe, są konieczne przerwy śródlekcyjne. W związku z tym scenariusz lekcji zaplanowany w podręczniku metodycznym do klasy pierwszej i drugiej przewiduje takie aktywizacje. Więcej jest w klasie pierwszej i w klasie drugiej pracy z obrazem. Praca z tekstem pojawia się, ale rzadko. Jest dużo rozmowy kierowanej, dużo pytań, które obudowują, przygotowują tą rozmowę, obudowują
treść omawianą kierują rozmową na temat danego opowiadania czy treści zapisanej w podręczniku. Cele lekcji zostały sformułowane zgodnie z wytycznymi nowej podstawy programowej. Ja to powtórzę teraz. Jeżeli w podręczniku nie ma postaw określonych w celach lekcji, w jakimkolwiek podręczniku, to nie jest to podręcznik zgodny z nową podstawą programową. Dalej, jest bardzo dużo piosenek, podkłady muzyczne, nagrania, opowiadania, obrazy, prezentacje, przepraszam tutaj za literówki. To wszystko Państwo znajdziecie na stronie www.nowykatechizmy.pl. U góry na belce tej zielonej macie Państwo odnośnik i macie tam taki czerwony przycisk, sprawdź. Można tutaj, uczestnicząc w tym webinarze, na tą stronę wejść i sobie tam popatrzeć, ile tam jest, jaki zasób materiałów się tam znajduje. Możecie Państwo z niego korzystać. My nie drukujemy żadnych materiałów na płytach, dodatkach. To wszystko jest na naszych serwerach, na naszych stronach. Nie musicie Państwo się martwić, że komputer nie ma nośnika DVD czy CD, ponieważ wszystko ciągniecie, korzystacie z naszej strony. W podręczniku dla metodycznym, dla klasy pierwszej i drugiej jest zawsze taki bardzo ważny punkt, wyszczegółowiony, współpraca z rodzicami i parafią. Tam są zawsze jakieś polecenia, jakieś informacje, po to, żeby ta łączność między nauczycielem religii a rodzicami czy też parafią na etapie przygotowania do sakramentów była utrzymywana, była cały czas odnawiana, no, z powodu ważności jakby no, tematów, które w tych klasach się dzieją pomiędzy szkołą a parafią. Dalej, charakteryzuje nadal pierwszy etap edukacyjny. Teksty biblijne są dostosowane do wieku uczniów. Wiele tekstów biblijnych, które znajduje się w podręczniku, są adaptacjami, że tak powiem, tego tekstu. Nie są dosłownymi cytatami, bo czasami jest to zbyt trudne, więc czasami jest to tekst przerabiany na potrzeby dziecka, żeby ono go lepiej zrozumiało. Podręcznik, tak samo jak w klasie trzeciej, zakotwiczony jest w Biblii. Nie ma katechezy bez tekstu biblijnego. Grafika inspiruje uczniów do samokształcenia, pogłębiania wiary. Mobilizuje ten podręcznik i w klasie pierwszej, i w klasie drugiej do samokształcenia. Podręcznik jest spójny i uporządkowany. Co docenili katecheci w podręcznikach WAM-u? Po pierwsze, są to podręczniki wielokrotnego użytku. Materiały do lekcji na stronie nowekatechizmy.pl. Ktoś tutaj, pani Małgorzata na czacie pyta, czy nie lepsze byłyby nośniki pendrive. Może i byłyby lepsze, tylko one się gubią. A komputera raczej pani nie zgubi, żeby wejść na dysk. Dlatego może i tak, ale nie wiem, czy to jest propozycja, która by spotkała się z powszechną akceptacją. Podręcznik tradycyjny, nieprzeładowany nowoczesnymi metodami technologii cyfrowej. Tutaj chcę Państwa zapewnić, że materiały, które my będziemy przygotowywali na stronę internetową do klasy trzeciej, teraz odpowiadam za klasę trzecią, więc Państwa informuję. Materiały, które znajdą się na stronie, będą miały wiele zadań opracowanych w WordWallu i w Geniali. Tam Państwo będziecie mogli sobie wchodzić i po prostu będziecie mieli już gotowe zadania. Nie trzeba ich będzie samemu przygotowywać. Szanujemy Państwa czas, więc wychodzimy Państwu naprzeciw. My to zrobimy i to będzie na pewno do września na tych stronach się znajdzie. Na tych stronach do klasy trzeciej będą przygotowane również wszystkie piosenki, do których nawiązujemy w czasie lekcji, które są zaplanowane, wplecione w przebieg danej katechezy. Dalej, wszystkie opowiadania brata Rucińskiego są już w trakcie nagrywania.
Będą one wstawiane na stronę sukcesywnie. Nagrań dokonują aktorzy z teatrów krakowskich. Jest to pan Marcin Kobierski i pani Katarzyna Omatkiewicz. To są nasi lektorzy, którzy będą opowiadania brata Tadeusza czytali, a my będziemy mogli je dzieciom na katechezie odtwarzać z tej strony właśnie nowekatechizmy.pl. Atutem podręcznika są poprawnie sformułowane cele zgodne z podstawą programową. To również docenił recenzent naszych podręczników, że te cele formułujemy bardzo poprawnie, bo tak powiem, mam nadzieję, że Państwo to wiecie, ale powiem, my nie mamy już w tej chwili w szkole celów operacyjnych, że uczeń wie, rozumie, tylko w języku wymagań cele lekcji należy formułować, więc ten sposób zapisu jest inny niż ten, do którego wielu katechetów było przyzwyczajonych. Pomysłowe zadania, czasami zaskakujące, i zadania o zróżnicowanym stopniu trudności. Nie mamy zadań uwsteczniających dzieci, o tak powiem. Uczniowie, którzy uczą się z podręczników WAM-u, są bardziej świadomi swojego uczenia. Wiedzą, po co się uczą i czego się uczą. Czują się wysłuchani, mają możliwość wyrażania własnego zdania. Wiedzą, co już potrafią, a co jeszcze wymaga dalszej pracy. I tutaj kłania się nauczanie kształtujące. Wiedzą, co mogą, że mogą popełniać błędy. Uczą się od siebie nawzajem. Stają się samodzielni w organizowaniu i planowaniu własnego uczenia się. Biorą odpowiedzialność za uczenie się i dostrzegają swoje postępy. Drodzy Państwo, ja muszę skończyć, bo cenię Państwa czas. Przepraszam za tempo, za to, że na końcu już stosowałam pewne skróty. My oczywiście jesteśmy jako wydawca podręczników bardzo otwarci i służymy Państwu naszą wiedzą na temat tych podręczników. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby czegoś więcej się dowiedzieć, to ja bardzo zachęcam, żeby jeszcze wziąć udział jutro w prezentacji drugiego etapu edukacyjnego w podręczników do klasy 5-7 i nowego podręcznika do klasy 7. Natomiast w tej chwili widzę, że na ostatnim slajdzie mój adres mailowy jest bardzo słabo widoczny. Właśnie tutaj osoba prowadząca nasz webinar napisała mój adres mailowy. Proszę, żebyście Państwo sobie go skopiowali nie ze slajdu, tylko z czata. Ja na wszystkie Wasze Państwa pytania odpowiem. Można też do mnie dzwonić. Jeżeli po tym webinarze dzisiejszym otrzymacie Państwo nagranie tego webinaru, za wszelkie niedogodności i przyspieszenia, przepraszam już teraz, i dostaniecie również Państwo zaświadczenie z tego webinaru. I jeszcze bym bardzo prosiła, żebyście Państwo wypełnili ankietę, którą teraz osoba obsługująca nasz dzisiejszy webinar, którą serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za sprawne jego przeprowadzenie. Teraz Państwo otrzymacie tą ankietę. To jest bardzo krótka ankieta, krótkie odpowiedzi, ale one nas wspomogą, one nam pomogą jeszcze usprawnić przygotowywanie kolejnych materiałów dla Państwa. Możliwe, że będzie jeszcze dalsza prezentacja podręczników za jakiś czas. Jesteśmy oczywiście tutaj otwarci i będziemy jeszcze dla Państwa przygotowywali różne rzeczy. Także cały czas pozostajemy w kontakcie z Państwem. Interesujcie się Państwo podręcznikami WAM-u, mówcie o naszych podręcznikach, gdzie się da. Zachęcamy do zakupu. Pakiety startowe będą w tym roku również dostępne.
pakiety startowe będziemy najprawdopodobniej zapisy przyjmowali w drugiej połowie maja bądź na początku czerwca. Z tym, że u nas jest jedyne utrudnienie takie, że mamy ograniczoną pulę pakietów, więc wszyscy z Państwa, którzy chcieliby taki pakiet otrzymać, musicie Państwo jak najszybciej wypełnić stosowne zaświadczenie, które znajduje się na stronie Nowe Katechizmy, tam jest regulamin, tam jest formularz, należy go wypełnić i do nas przesłać. Spływają cały czas ankiety, cały czas czekamy na kolejne. Jeszcze wykorzystując, że jesteśmy cały czas jeszcze na łączach. O właśnie, bardzo prosimy o, jeśli są jakieś pytania i ktoś chciałby teraz jeszcze uzyskać odpowiedź, to jestem do dyspozycji, proszę pisać. Będę na te pytania odpowiadała na forum. Jeśli ktoś z Państwa się zdecyduje, oczywiście oczekuję na pytania. Mogę już wstępnie zapowiedzieć, że kolejne webinary przygotowujemy już dla Państwa od września. Bardzo ciekawe pomysły, bardzo ciekawe tematy. Rok szkolny się już zbliża ku końcowi, więc w tym roku już damy spokój, czas na wakacje i odpoczynek, ale od września proszę się przygotować na kolejną dawkę wrażeń z wydawnictwem Wam. Jeśli chodzi, tutaj Pan Sławomir zadał pytanie, czy planujecie plansze do klas z ciekawą grafiką? Zobaczymy. Na pewno będziemy podręczniki obudowywali materiałami dydaktycznymi, ale czy będziemy je drukowali, czy będziemy je zamieszczali na stronie i Państwo będziecie sobie mogli w potrzebnych dla siebie formatach to drukować, to jeszcze zobaczymy. Musimy też mieć wiadomości zwrotne od Państwa, jakie to miałyby być plansze, czy dotyczące małego katechizmu, czy też plansze związane z podręcznikami, to nad wszystkim się pochylimy i nad każdą z osobna jakby propozycją będziemy mogli rozmawiać osobno. Ja bardzo Państwu dziękuję za udział w tym webinarze, za poświęcony czas i no mam nadzieję, że troszeczkę wrażeń dostarczyłam i ciekawość zapaliłam. Podręczniki będą dostępne już niebawem, będziemy informowali również o czasie pojawienia się naszych podręczników na naszych stronach internetowych.